gorące futbolowe nazwisko ostatnich tygodni, debiutant w kadrze Adama Nawałki, kandydat do gry na Euro. Można by tych epitetów i komplementów więcej tutaj wylać na niego, ale lepiej spójrzmy, w jaki sposób kształtowała się jego kariera, jak ten Bartosz Kapustka spisywał się jeszcze w czasach gry w Tarnowie. Paweł Grabowski sięgnął do korzeni i zobaczymy, jak ta kapustka rosła. Bartek zawsze się wyróżniał, to nie ma co ukrywać, miał taki luz. No. Wiedział kiedy tam sobie przewieźć gościa, czy tam pobawić się tą piłką. Jeden wadę, jaką ma, to chyba bardzo, że lubi spać długo, bo z tym to miał zawsze problemy i czasami zaniedbywał tą szkołę. Dopisywanie ocen to już taki bardzo słynna akcja. W pierwszej gimnazjum to tam ja Bartek i taki jeszcze Jacek w trójkę dopisywaliśmy sobie oceny do dziennika, a w drugiej gimnazjum bodajże, albo to była trzecia gimnazjum, tak, odeszła nam w ciągu roku pani od angielskiego. Przyszła nowa, więc oczywiście mądry pomysł, żeby się zamienić nazwiskami. I tam przez parę tygodni, czy nawet miesięcy chodziliśmy tam za siebie do odpowiedzi. tak to wyglądało tam. Żeby wybić się tak jak i on, czy następny Mateusz, to jednak to trzeba coś jeszcze wynieść z domu. To nie jest tak, że przyjdzie na trening, coś tam złapie, troszkę talentu i nagle gwiazda, prawda? Najgorzej było wsiąść do samochodu. Jeżeli już wsiadł do samochodu, wchodził na płytę stadionu, czy na halę sportową, to już wtedy go opuszczało i już nie było żadnego problemu. To taka grupa była. Troszkę starszych chłopaków, w związku z czym, no wiadomo, on jeszcze taki troszkę wątpły, mizernych opaczek, więc miał troszkę problemów, ale radził sobie bardzo dobrze i z treningu na trening, jak na początku nie chciał, to potem chętnie przychodzi. Ja mówię, że najlepsza liga będzie ta, w której będzie znał język, żeby się dogadać przede wszystkim z trenerem, bo nie wyobrażam sobie grać w jakiejś lidze bez znajomości języka. No. Jestem tego samego zdania, że jednak powinien tutaj powalczyć, tą formę swoją ustabilizować i poczekać, bo no nie wiem, czy to akurat nie do każdego jest to samo, że wyjedzie szybko i to będzie podobnie jak jak mówią z Mateuszem Klikiem. Szybko wyjechał i potem gdzieś to miejsce stracił i w kadrze, i w drużynie, i tam siedzi na ławie. Ja mu mówię, żeby też spokojnie też podchodził do tego, tak samo jak i ja, bo na pewno przyjdą też gorsze chwile. W ten rok akurat był super. Z żoną oglądaliśmy ten mecz pierwszy, to nawet nie zauważyłem, jak bramkę jeszcze dopiero gdzieś tam powtórce, bo to był trochę szok lekki. Po tym, jak trener Nawałka go powołał, on tu miał przyjechać, wiedział o tym, że mi się to zerwałem te wiezadła. On tu miał przyjechać do mnie na chwilę, bo to były wakacje. Mecz tam był chyba 7 września, a ja miałem 10 operację. To dla mnie to był taki szok jeszcze, byłem, że oni tu przyszli, jeszcze Bartek tutaj przyjechał po prostu tam ze zgrupowania i tak dalej. No i jak właśnie wychodzi, to mówi, że a tutaj trzymaj koszulkę. Dla ciebie prezent, nie?